Ania Podszuska, była młodzieżowa mistrzyni świata w czwórce bez sterniczki. To był 2023 rok, a w 2024 coś nie było tobie słychać. No, na akademickich byłyśmy z dziewczynami, z Zezoną Lesner, Weroniką Kazimierczak i Kingą Stałęgą. Byłyśmy pierwsze na akademickich mistrzostwach świata. No a tak to no, na Lucernie byłyśmy czwarte na kwalifikacjach, więc no niestety nie udało nam się. No i no, tak sobie śmigałyśmy troszkę. Coś tam się bujałyśmy po zawodach, ale no niestety nie był to nasz najlepszy sezon. Mam nadzieję, że przyszły będzie lepszy. I tyle. W tym sezonie, tu widzę na samym zakończenie, tylko finał B, jedynek. To dla ciebie lepiej, gorzej? No tak, wskoczyłam na chwilę na jedynkę. Mam nadzieję, że przyszły sezon jest znowu na długie wiosło, bo to jednak gdzieś w moim sercu długie wiosło jest cały czas i cały czas pływałam w długie. No a teraz tak wyszło, że jedynka na szybko. Widzę nowe rozdanie trenerskie w reprezentacji Polski. Jak myślisz, to będzie dobrze wpływało na długie wiosła szczególnie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że trenerzy dobrze nas rozłożą i że poradzimy sobie. Jakbyś była trenerem reprezentacji Polski, kogo byś zaprosiła do osady, do może kadry, z którymi ci się najlepiej pływało? Najlepiej? No najlepiej mi się z moją czwórką z mistrzostw świata pływało, z Weroniką Ludwiczak, z Martyną Jankowską i z Basią Jecharek. No to jest no, moim zdaniem fajna czwórka, która nam fajnie płynęła. No i oby gdzieś tam poszło tak, w tym kierunku. Teraz w Gdańsku odpoczynek, mini wakacje, czy już treningi przed nowym sezonem? Nie, no już treningi, już trzeba trenować. Nowy sezon, nowe tak naprawdę rozdanie. Trzeba się przygotować na przyszły sezon, więc nie można poczekać. Trzeba trenować. Ania Podszuska, mistrzyni świata młodzieżowa z czwórki bez sterniczki, ale z 2023 roku z Płowniw. Trzymamy kciuki za 2025 roku, że podobno ty najlepiej wpływasz w tych nieparzystych latach. Tak, tak. Tam się bardziej odnajduję.